Konrad, po podpisaniu kontraktu w GKS-ie Tychy mówiłeś, że najważniejsza dla Ciebie jest regularna gra, no i ten cel udało Ci się w 100% zrealizować. 8-krotnie zachowywałeś czyste konto i ten cel chyba taki osobisty wypełniłeś w 90%, w 100%? No, na pewno regularna gra była moim najważniejszym celem, gdy przychodziłem do GKS-u i udało się to zrealizować, to prawda. Jakiś taki cel sobie założyliśmy z obrońcami, taki między sobą oczywiście, także żeby tych czystych kąt było jak najwięcej. Ustaliliśmy sobie taką górną granicę 10. Myślę, że przy 8 też powinniśmy być zadowoleni, ponieważ straciliśmy tylko 10 bramek w 15 meczach. Uważam, że to jest dobry wynik, tak? Tak jak dzisiaj, no, nie było za dużo pracy, tak? Ale trzeba było zachować cały czas czujność, jak w większości meczy. Nieraz ta jedna interwencja decyduje o tym, że punktujemy albo nie punktujemy, tak? W wielu spotkaniach bardzo mocno pomagali koledzy z defensywy, ale takie spotkania wbrew pozorom nie są łatwe do bramkarza, bo nieraz ma się dwie, trzy tylko sytuacje i trzeba się wykazać, bo w meczu przeciwko GKS-owi Katowice, no to Ty byłeś bohaterem, bo tych okazji do wybronienia miałeś bardzo dużo. Znaczy, no, myślę, że nawet z GKS-em też nie było za dużo, tak? Tylko były kluczowe, można tak powiedzieć, bo mówię, gdyby padła bramka, to różnie mogłoby się to potoczyć, a tak to cały czas byliśmy w grze dzięki tym dwóm w sumie interwencjom. Uważam, że z Puszczą było dużo więcej pracy, nie wiem, z Górnikiem Łęczna, tak? Nie były to jakoś nie wiadomo jakie interwencje, tak? Ale trzeba było zachować czujność i to się udało, tak? Powiedz nam, jak czujesz się w Tychach, bo przeglądając portale społecznościowe można zauważyć, że wiele czasu spędzacie nie tylko w szatni, nie tylko na boisku, ale też poza nim. Takim ulubionym miejscem są Paprocany? Zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo podoba mi się w Tychach. Spokojne, fajne, czyste miasto. Można fajnie spędzić czas, tak jak mówisz, na Paprocanach. Jest galeria, jest aquapark nowy, z którego też udało się skorzystać, także myślę, że miasto cały czas się rozwija, bez korków przede wszystkim, nie trzeba brać jakichś tam zakładek dużych, żeby zdążyć na trening, to też jest dużym plusem. Spotkanie z Zagłębiem to jest takie chyba dobre podsumowanie całego tego roku 2018, bo w tym roku nie miało znaczenia, czy graliśmy na wyjeździe, u siebie, czy rywal grał wysoko, nisko, my tak naprawdę cały czas graliśmy swoją piłkę. Tak, myślę, że to jest najważniejsze, tak, żeby ustawić sobie rywala pod to, jak my chcemy grać, a nie jak rywal i do niego się dostosowywać. Na wiosnę zdecydowanie rywale musieli do nas się dostosować, do naszego stylu gry i to procentowało, tak? Bo nie jest to proste, żeby przestawić się na styl drużyny przeciwnej i odpierać ataki, czy ustawiać się i bronić, tak? Ostatnie pytanie, jakie plany na wakacje i komu poza Polską będziesz kibicował na Mistrzostwach Świata? Nie, myślę, że poza Polską to nikomu, tak? Najważniejsze dla mnie, żeby kadra zaprezentowała się jak najlepiej na Mistrzostwach, wyszła z grupy, a każdy kolejny sukces, każdy kolejny mecz będzie takim małym finałem, albo dużym finałem nawet i będzie pozytywne. A wakacje spędzam w Gdyni z żoną, z dzieckiem i tak myślę, że te 2 tygodnie trzeba dobrze spożytkować, żeby wrócić w pełni siły do kolejnego sezonu i awansować. Forbet Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem GKS-u Tychy.